faktury, proszę Państwa. To jest bardzo ważny temat, to jest naprawdę ważny temat, który w tej chwili jest. I nim się powinniśmy zajmować i o nim rozmawiać. Bo okazuje się, że Pan Prezes, kryształowy człowiek, no dlatego błyszczy, bo jest kryształowy, tak? Z kryształu jest, więc błyszczy. Nie chciał zapłacić. Domagali się faktur. No i dzisiaj się okazało, że faktura była. Śmieszne jest bardzo oświadczenie pana, jakiegoś pana z PiS-u, pana posła. Nie wiem, kto to jest, znam twarz. Nie znam nazwiska, nie pamiętam. Chyba Korała. Korała dzisiaj może sobie każdy napisać. No właśnie o tym gościu mówię, bo... to jest prawda, że faktury sobie może każdy przedsiębiorca będący VAT-owcem wystawić. Każdy. Ja też mogę wystawić fakturę na półtorej bańki. Jest pytanie, czy ktoś ją przyjmie, czy jej nie przyjmie. Jakbym wystawił taką fakturę, chciałbym cholera wystawiać, ale nie wystawiam. Jakbym wystawił, to bym dostał odpowiedź, no nie przyjmuję tej faktury, koniec, kropka, tak? Jemu wystawiono fakturę i tak, to jest kartka papieru, na której jest napisana kwota, na której jest napisany podatek i na której jest napisana usługa, nazwana usługa po prostu, tak? Tam to wszystko jest, ta faktura jest i się okazuje, że ona jest w czerwcu, tak? Czerwiec 2018. Więc w mojej ocenie Gazeta Wyborcza rozgrywa całą tą sytuację w sposób perfekcyjny, bo ja się bardzo bałem, że oni się wypstrykali, mówiąc kolokwialnie, na samym początku z wszystkiego, co mają i to nie było coś absolutnie wielkiego na te realia, w których przychodzi nam funkcjonować, tak? To znaczy, taka rozmowa, jaka została nagrana, nigdy nie powinna mieć miejsca. Absolutnie, w każdym kraju cywilizowanym pan prezes powiedziałby papa i już sobie poszedł wreszcie. U nas stwierdzono, że to jest wzór uczciwości. Okej. Natomiast potem jeszcze pan Morawiecki wyszedł i powiedział, że nie było żadnych faktur. No i mijają 2 tygodnie, czy tam tydzień, nie wiem. I się okazuje, że jest faktura, tak? Ale oni mówią, że nie dziwi, że pan Morawiecki kłamie. Na wyzwanie pana premiera, bo tam padło... Nie pierwszy i nie ostatni raz. Człowieku, pokaż fakturę. Faktura jest częścią zawiadomienia do prokuratury. Do tego tam jest 1,5 metra załączników do tej faktury, które specyfikują wykonane usługi. Ale nawet nie musi być. Nawet nie musi być. Jest faktura. Jest po prostu faktura. Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, co się będzie działo dalej, bo to jeszcze nie jest absolutnie koniec, tak? 30 godzin nie wiem, co tam jest nagrane. W każdym razie już to, co jest, po prostu dyskwalifikuje tego człowieka. Mam na myśli pana z Żoliborza w jakiejkolwiek roli poza rolą dewelopera, którym podobno nie jest, tak? Lub prezesa Srebrnej, którym też podobno nie jest, według KRS-u nie jest. Jest szefem partii politycznej, która sprawuje rządy w tym kraju. Także, drodzy Państwo, zamknijmy temat pani Ogórek. Jak ja to mówię wśród znajomych, zamknijmy szklarnię i zajmujmy się tematami, które są naprawdę istotne, ale z tyłu głowy miejmy to, że nie wolno nam robić wszystkich rzeczy. Mamy po prostu być przyzwoici.